Dzień dobry, tu Listekel ze Stuttgartu. Witam wszystkich w niedzielę wielkanocną z absolutnie pustego kościoła katolickiego w Stuttgarcie, w dzielnicy Bad Cannstatt. Jest to główny kościół katolicki w tej dzielnicy i jak widać w niedzielę wielkanocną nie ma tu absolutnie nikogo. A jak popatrzeć w prawo, w lewo, to tak naprawdę nie widać, że mamy święta. Tak to jest. Przed kościołem też pusto, mimo że biją dzwony, na ulicy pusto, w parku pusto i trudno się dziwić, tutaj na Wielkanoc są 4 dni wolne, Wielki Piątek jest też dniem wolnym, także wszyscy chętnie wyjeżdżają, nad Jezioro Bodeńskie jest 180 km autostradą, w Alpy jest 200 km, w góry Schwarzwaldu jest 50 km, a jak ktoś nie chce specjalnie jechać, to 15 km jest się na Jurze Szwabskiej i też można sobie powędrować, pójść do hotelu spa i ogólnie odpocząć od ciężkiej pracy w tygodniu. Ja to jestem święcie przekonany, że Niemcy do końca nie wiedzą, co to jest Wielkanoc, skąd się wzięła i po co ona jest. Ważne jest to, że na Wielkanoc wymienia się opony. Także tutaj w Niemczech się mówi, że zimowe opony się wozi od oktobra do Ostern, czyli od października do Wielkanocy. Także jak przychodzi Wielkanoc, to wszyscy Niemcy w tej okolicy zmieniają na opony letnie. No tak to jest, Wielkanoc ma swoje nowe znaczenie, czyli koniec okresu zimowych opon, początek letni. No cóż, u nas w Stuttgarcie są oczywiście jeszcze kościoły ewangelickie, na przykład tam zaraz obok jest kościół ewangelicki, ale on jest tak samo pusty jak ten kościół. Byłem w nim przed chwilą, były 2 osoby tak naprawdę, także w sumie trochę lepiej, ale nie sądzę, żeby statystycznie wychodziło na lepiej. Tak czy owak, w tradycji ewangelickiej na Wielkanoc jest rezurekcja, to jest tak zwany Osternacht, to jest tak zwana Osternacht, czyli noc wielkanocna. Nabożeństwo rozpoczyna się około godziny 5:30, czasami o 5:00, czasami o 6:00, jest tak dobrane, żeby zeszło się ze wschodem słońca. Ludzie zbierają się ze świecami przed kościołem i walą do drzwi kościoła, wpuśćcie mnie, wpuśćcie. Tam otwiera pastor, mówi, co wy ludzie tutaj przyszliście? Ludzie mówią, przyszliśmy powitać Pana zmartwychwstałego, w związku z czym pastor ich wpuszcza do kościoła, tam odbywa się nabożeństwo, śpiewają głównie, a w czasie tego nabożeństwa wschodzi słońce i poprzez witraże w kościele oświetla tych ludzi ze świecami stojących. Taka tradycja, fajna tradycja, szkoda, że zanika, a pastor jeszcze w czasie tego nabożeństwa musi opowiedzieć tradycyjnie pewien dowcip. Dowcip ma być śmieszny i pastor zwykle opowiada jeden z dowcipów o pastorach. Z ciekawostek to tutaj na tym cmentarzu obok kościoła na Bad Cannstadtie są groby 2 sławnych ludzi, a mianowicie inżyniera Gottlieba Daimlera i jego kolegi Maybacha. Ci panowie, jak wiadomo, są założycielami firmy Daimler, czyli producenta Mercedesów, który tutaj na Bad Cannstadtie w Stuttgarcie ma swoją siedzibę i swoją główną fabrykę. Także założyciele leżą tutaj i na dzień ich urodzin czy tam śmierci zawsze leżą tak naprawdę wieńce od pracowników Daimlera, pracowników Mercedesa, którzy je tutaj składają. Fajnie, nie? W tym głównym kościele katolickim, kościele maryjnym tutaj na Bad Cannstadtie dzisiaj w niedzielę wielkanocną odbywają się 2 msze. Jedna msza o 10 rano, jest to msza wielkanocna po niemiecku, a później druga o 12 po chorwacku. Także my, obcokrajowcy, my emigranci, my imigranci tutaj w Niemczech tak naprawdę trzymamy jeszcze trochę kościoły przy życiu. Chorwaci trzymają tutaj kościoły na Bad Cannstadtie, a my Polacy trzymamy nasz kościół tutaj w pobliżu, w drugiej dzielnicy Stuttgartu i w okolicznych miejscowościach. Dzisiaj byliśmy z żoną w kościele na mszy, wczoraj byliśmy święcić jajka, także wszystko jest, wszystko można zrobić. Kościół polski się rozwija, bo w tym roku są 2 msze na Wielkanoc, w zeszłym roku jeszcze była tylko 1 msza na Wielkanoc w kościele. No, ludzi było mniej więcej 50 osób, bo to była msza na 13. Myślę, że na 11 przyszło dużo więcej, ale w ogóle w polskim kościele to jest tak, że więcej ludzi przychodzi w zwykłe niedziele niż w święta, ponieważ taka jest emigracja polska. Polacy tutaj są 2-3 tygodnie, jadą do rodziny, do Polski, tam budują domy, tam zostały żony, tam zostali mężowie, tam zostali dzieci. Także w zwykłą niedzielę przychodzą na mszę tutaj w Stuttgarcie, a na święta jadą do Polski i w Polsce są na świętach. Dlatego takie dziwne zjawisko, odwrotnie niż gdziekolwiek indziej, na święta w polskim kościele jest mało ludzi, a w zwykłą niedzielę jest dużo ludzi. Tak to jest. Oglądnijcie mój film na YouTubie o kościele w Niemczech. Ja tam tłumaczę, dlaczego w Niemczech kościoły są chociaż puste, chociaż nikt do nich nie chodzi, jak działa tak naprawdę Kościół jako przedsiębiorstwo. Tak to jest, czasy się zmieniają, wesołego alleluja wszystkim życzę, niedziela wielkanocna, Listek Elf ze Stuttgartu, pozdrawiam, na razie.